Tak, chodzą takie pogłoski, że jak po cesarce po pierwsze nie ma pokarmu, po drugie jak już przychodzi, to z bardzo dużym opóźnieniem i że to utrudnia karmienie później. Tak, myślę, że to jest naturalne u każdej kobiety, że w ten sposób rozwiązanie ciąży może spowodować utratę laktacji, która przychodzi przy naturalnym porodzie dosyć naturalnie. Tak, bałam się tego bardzo, a byłam nastawiona na karmienie piersią. Bardziej teraz jest na świeżo, ale przy pierwszym porodzie faktycznie były duże bardzo problemy, bo w pierwszej chwili nie mogłam karmić ze względu na znieczulenie po cesarce i później to mleko przychodziło bardzo opóźnione w stosunku do potrzeb dziecka. Tak, w moim przypadku pojawiły się problemy, to znaczy początkowo już jeszcze na sali pooperacyjnej panie położne pomogły mi przestawić dziecko do piersi, aby móc uzyskać chociaż niewielką ilość siary, którą można podać dziecku. Tak, miałam kłopoty w następnej dobie po porodzie, dość mało mleka jeszcze produkowałam. Laktator zdecydowanie tutaj jest dobry, bo pobudza laktację i wtedy dziecko też ma dużo łatwiej z pobieraniem pokarmu. No ale przede wszystkim to trzeba być konsekwentnym i próbować. I tu właśnie okazało się, że bardzo przydatny jest laktator, który ma na celu pobudzenie laktacji w piersiach kobiety. Kilkukrotne jego użycie w moim przypadku zakończyło się sukcesem, pojawiło się naturalne mleko, które mogłam zacząć podawać mojemu dziecku. Ściągam laktatorem, żeby pobudzić bardziej piersi. Tutaj pomagała mi doradczyni laktacyjna zdobyć mleko. Niestety ręcznie musiałam próbować odciągać, ponieważ było zbyt mało mleka. Natomiast już w następnych dobach mogłam przejść na laktator. Na początku nie stosowałam wcale laktatora i myślałam, że to samo się wszystko rozkręci, ale faktycznie już w szpitalu podpowiedziano mi, żeby spróbować i w drugiej czy trzeciej dobie, jak zaczęłam stosować, to zauważyłam, że to bardzo mocno rozkręciło laktację i dzięki temu mogłam później już samodzielnie karmić maleństwo, a laktator później się przydawał, jak już wszystko było prawidłowo funkcjonujące. No to do tego, żeby można było maleństwo czy dokarmić, czy wyjść gdzieś na chwilkę i zostawić z kimś innym i wtedy laktator to był na wagę złota. No, dla mnie to jako matki i chyba świadomej matki naturalne jest, że wiem, jakie są korzyści dla dziecka i dla mnie to było po prostu priorytet, aby uzyskać laktację jak najszybciej. Bardzo pomocne rozwiązanie przy takich problemach z karmieniem, jakie ja mam. Maleńki jeszcze jest karmiony przez butelkę, uczę się karmić go piersią, ale korzystam ciągle z laktatora, więc dla mnie jest to dość pomocnicza rzecz. Cięcie cesarskie wcale nie znaczy, że laktacja nie może mieć dobrego startu. Jest to tylko wynikiem dobrej woli mamy i oczywiście dobrze sącego dziecka, ale nie zawsze jest tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Ważne jest, aby bezpośrednio po cięciu cesarskim w ciągu godziny dziecko było już przy mamie, rozpoczęło akt ssania. Ważne jest, aby nastąpiła kolonizacja z mamą, z jej mlekiem, z brodawkami, tak? I co jest jeszcze bardzo ważne, że jeżeli dziecko nie ma odruchu ssania, bądź jest wcześniakiem, wtedy co robimy? Odciągamy ręcznie siarę, a później wspomagamy się laktatorem, aby co 3 godziny wspomóc się laktatorem, aby uruchomić tą laktację. Także laktator jest bardzo ważny. Mleko matki to jest najcenniejsza rzecz, jaką możemy ofiarować naszemu dziecku już od narodzin. Mleko każdego dnia dopasowuje się składem do potrzeb dziecka. To jest bardzo ważne i tutaj mleko ma niesamowite korzyści dla zdrowia dziecka i dla zdrowia matki. I co więcej, tanie. Karmienie piersią jest tanie.